I was obecnie w Warszawie. Jak to wygląda w stolicy? Startujemy w tym momencie z 5 bazami skierowanymi właśnie do pracowników i firm dużych centrów biznesowych. To jest tak jakby pierwszy etap tego projektu, czyli przełom sierpnia i września. Tak? Natomiast w kolejnych miesiącach tego roku będziemy uruchamiać kolejne projekty, kolejnych kilku czy kilkunastu baz, już nie tylko pewnie w Warszawie. O jakiej flocie aut też tutaj jest mowa? Do tych 5 centrów biznesowych mamy przygotowanych około 20 samochodów. Teraz jest 15, za chwilę będzie kolejnych 5 aut, czyli będzie w sumie 20 aut. Natomiast do kolejnych ilość będzie pewnie większa, mimo tego, że ilość centrów biznesowych może nie będzie 4-5-krotnie większa, to może okazać się, że tak jakby, że ilość samochodów będzie nam potrzebna dużo większa i na to się przygotowujemy. To jeszcze zapytam, bo wspomniał Pan o stawce minutowej. Ile za minutę w takim razie wynosi wynajęcie samochodu? Jak to wygląda? Czy tutaj są jakieś uwarunkowania zależne od czegoś? Nie, w zasadzie cennik jest bardzo prosty, czyli usługa poza tym, że ma być prosta dla użytkowników, to ma być też prosta w komunikacji i odbiorze tego, za ile to kosztuje. Po prostu rozliczamy się za każdą minutę według stawki uzależnionej od tego, jakie to jest auto. Teraz startujemy w 3 klasach samochodów, gdzie najniższą klasą jest samochód typu mini. Stawka minutowa to jest 26 groszy, jeśli dobrze pamiętam, za każdą minutę i 60 groszy za każdy przejechany kilometr. I te stawki się po prostu sumują, także użytkownik już podczas rezerwacji dokładnie może przewidzieć, jaki będzie dla niego koszt. To już można z góry tak założyć, że będziecie Państwo konkurencją dla tego, co chce zrobić miasto Warszawa, bo tam planowana jest stawka złotych 20. Tak, natomiast proszę też pamiętać, że u nas tak jakby sumowanie przy samochodach spalinowych, tak, sumowanie stawki kilometrowej i czasowej, no sprawia, że to tak jest, powiedzmy, bliżej złotówki niż 30 groszy, patrząc realnie, jeśli chodzi o podróżowanie. Natomiast jeśli chodzi o tą konkurencyjność projektów miejskich, dla nas to jest w zasadzie bardzo dobre uzupełnienie naszych usług. Czyli nasza usługa jest skierowana trochę do innych klientów, będzie zlokalizowana w innych miejscach i ona będzie stanowiła dobre uzupełnienie do tego, co mamy nadzieję zrobią miasta takie jak Warszawa. Tutaj mówimy głównie o klientach biznesowych. Tak, to jest rzeczywiście nasz pierwszy krok, czyli klienci biznesowi, ale też pracownicy tych klientów, czyli wyłącznie ich cele prywatne. Więc mamy, mimo tego, że wychodziliśmy tak jakby w podstawach tego pomysłu do tego, żeby to było rzeczywiście skierowane do firm, to dosyć szybko ewoluowało to w kierunku tym, że zrobiliśmy od razu usługi dla klientów indywidualnych, rzeczywiście dla zamkniętego grona. Na koniec proszę powiedzieć, w jaki sposób można wypożyczyć auto? Trzeba po prostu wejść na naszą stronę internetową, tam przejść bardzo krótki proces rejestracji i pobrać aplikację mobilną. I w zasadzie od tego momentu mamy dostęp do usługi. Bardzo proste, szybkie i takie to musi być, żeby użytkownicy chcieli z tego korzystać. Mówi Tomasz Krawczyk. Sieć parkingów, która powstanie. Proszę powiedzieć, jaki tutaj jest cel? Jak to wszystko będzie funkcjonować? Akurat w przypadku carsharingu jest dość istotnym elementem, czyli dzisiaj, biorąc sobie samochód z lokalizacji, gdzie właśnie będą funkcjonowały te nasze usługi carsharingu, no chcemy w jakiś sposób zapewnić użytkownikom dotarcie do zdefiniowanych, najbardziej popularnych miejsc w mieście i żeby też nie musieli się w tym wypadku przejmować tematami właśnie typu znalezienia miejsca parkingowego. Także to jest główny cel, który nam przyświecał, jeżeli chodzi o tworzenie bazy parkingowej. Jeżeli chodzi o cały koncept carsharingu, to ten carsharing opiera się na wykorzystaniu czasowym samochodu. Im krótszy czas, no, tym bardziej atrakcyjne, tym bardziej skłonni ludzie będą do korzystania z tego typu usług. Dlatego też wydaje mi się, że parkingi są tym elementem końcowym, ale bardzo, bardzo istotnym właśnie z punktu widzenia rozliczenia czasu. Czyli im usługa będzie taka od do, uszyta na miarę dla użytkownika, czyli potrzebuje załatwić na mieście jakąś sprawę, to w tym momencie bardziej skłonny będzie użytkownik do wzięcia właśnie takiego samochodu i korzystania w ogóle z usługi carsharingowej, która według nas jest usługą przyszłościową. To jest mobilność przyszłości, która już powinna dzisiaj na ulicach Warszawy i innych miast polskich uczestniczyć. Ile będzie takich parkingów w Warszawie? Pracujemy nad tym, żeby do końca września tych parkingowych dodatkowych było kilkanaście, ale myślę, że do końca roku będziemy się starać pokryć cały teren miasta, szczególnie jeżeli chodzi o takie miejsca biznesowe, gdzie komunikacja, transport, przemieszczanie się biznesowe ma miejsce. I to jest nasz cel. I tutaj na konferencji prasowej padły słowa, że dodatkowych opłat nie będzie.
Dodatkowych opłat nie będzie, to będzie wszystko wliczone w cenę wynajmu. Carsharing, właśnie tak to, co powiedziałem wcześniej, charakteryzuje się tym, że to jest wykorzystanie czasowe samochodu. No i w tym czasie oczywiście też uwzględnimy parkingi i całą ten, cały ten koncept, taki szerszy koncept właśnie carsharingu. Model biznesowy, ale proszę powiedzieć, jeżeli przysłowiowy, kolokwialnie mówiąc, Kowalski będzie chciał sobie auto wypożyczyć, także będzie miał taką możliwość. Na tym etapie działalności koncentrujemy się stricto na rozwiązaniach dla biznesu, aczkolwiek to, co zostało wspomniane podczas konferencji, widzimy, że usługa carsharingowa nie jest stricto w rozumieniu relacji taką usługą business to business, tylko to jest pomieszane business to, czyli B2B to C. I wiemy, że na końcu zawsze ten użytkownik, czyli ten właśnie Kowalski, korzysta z usługi i on decyduje o tym, czy z samochodu skorzystać, czy nie. I myślimy, że to będzie ten kolejny etap naszego rozwoju. Nie wiemy, kiedy to nastąpi. No oczywiście przyglądamy się wszelkim informacjom i wszelkim możliwościom, żeby ten carsharing się rozwijał, aczkolwiek na obecnym etapie nie przewidujemy usług dla osób indywidualnych. Ale być może te moje słowa stracą ważność pewnie za jakiś czas, jeżeli nastąpią jakieś czynniki wspomagające. To wydarzyło się w Twoim mieście. No, wakacje już dawno za nami, ale to nie oznacza koniec sezonu budowlanego. Co czeka warszawiaków na drogach tej jesieni? O to zapytałem Mikołaja Pieńkosa z Zarządu Dróg Miejskich. Zarząd Dróg Miejskich zawsze korzysta z sezonu wakacyjnego, aby przeprowadzić te najbardziej uciążliwe roboty, jeśli chodzi o remonty ulic. Natomiast sezon budowlany trwa na tyle długo, na ile pozwala pogoda. Często nawet jeszcze w grudniu będziemy frezować kolejne jezdnie i wymieniać nawierzchnię na tych ulicach. Wakacje, remonty przeszły na przykład takie arterie jak Aleja Niepodległości czy ulica Krasińskiego na Żoliborzu. Natomiast przed nami nadal jeszcze kilka ważnych remontów. Takie prace zaplanowaliśmy na przykład w najbliższy weekend na ulicy Cyrulików w Rembertowie. To będzie pierwszy etap remontu tej ulicy. W jeden z kolejnych weekendów wyremontujemy drugą połowę tej ulicy. Prawdopodobnie nowy asfalt zyska również fragment ulicy Okuniewskiej, czyli przedłużenia Cyrulików w stronę Wesołej. Więc jest to dobra wiadomość dla kierowców z tej wschodniej strony Warszawy. Ta ulica jest w bardzo złym stanie i wymaga nie tylko wymiany wierzchniej warstwy nawierzchni, ale też ułożenia dodatkowych wzmocnień, które pozwolą na wydłużenie żywotności tej nawierzchni do około 10 lat. Są również zaplanowane frezowania kilku innych ulic. W ubiegłym tygodniu dostaliśmy dodatkowe 5 milionów złotych na pracę na drogach. Za te pieniądze między innymi będziemy remontować jedną bądź dwie dodatkowe ulice, na które wcześniej nie mieliśmy środków. W planach są między innymi takie odcinki jak końcowy fragment Alei Niepodległości, czyli od ulicy Domaniewskiej do metra Wilanowska. Planowana jest też, tak jak mówiłem, ulica Cyrulików. Prawdopodobnie frezowana będzie też ulica Rudnickiego, Podleśna i Lektykarska na Bielanach, a także ulica Leszno. Tutaj szykujemy zmiany w geometrii tej ulicy, ponieważ równocześnie rozpocznie się tam budowa drogi dla rowerów, przedłużenia istniejącej drogi rowerowej na ulicy Gruczewskiej. Jeszcze jesienią pojawi się też duża zmiana w centrum miasta, w ścisłym centrum, na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i ulicy Emilii Plater. Tam planujemy wyznaczenie naziemnych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu. Przejścia się pojawią na północnym wlocie, czyli przez ulicę Emilii Plater, a także na wlocie zachodnim, czyli przez Aleje Jerozolimskie po stronie przystanków tramwajowych. Te przejścia będą alternatywą dla poruszania się pod ziemią. Do tej pory piesi nie mają wyboru, muszą korzystać ze schodów. Dla wielu osób jest to przeszkoda nie do pokonania i w związku z tym muszą szukać w ogóle jakiejkolwiek innej drogi, która pozwoli im się przedostać na drugą stronę ulicy. I taka sytuacja nie może mieć miejsca dalej w centrum i w związku z tym ta przebudowa jest zaplanowana właśnie na jesień. Jeszcze we wrześniu ogłaszamy przetarg na wykonanie tych robót. One obejmą nie tylko wymalowanie tego przejścia, ale też przebudowę, budowę dojść, obniżanie krawężników, przesuwanie sygnalizatorów, więc będzie to dość spora inwestycja, ale
wydaje się, że bardzo wartościowa. Przykład sąsiedniego przejścia przy Złotych Tarasach pokazuje, że ludzie bardzo chętnie i tłumnie korzystają z naziemnych przejść dla pieszych w takich lokalizacjach, bo jest to po prostu rozwiązanie wygodne, bezpieczne i prostsze dla pieszych niż korzystanie z przejść podziemnych. O te przejścia zabiegali sami warszawiacy. Jest już jakaś taka ewentualna wstępna koncepcja, jak w tym czasie może wyglądać organizacja ruchu? No bo co by nie mówić, to jest centrum miasta, więc no, zamieszanie będzie, tego się nie da uniknąć na pewno. Zmiany dotyczą w dużej mierze skraju jezdni czy chodników wokół skrzyżowania, więc nie spodziewamy się w trakcie pracy jakichś dużych utrudnień dla ruchu. Zasadnicze prace, czyli związane z zmianą oznakowania, z malowaniem przejść, prawdopodobnie będą prowadzone w okresach, kiedy ruch jest najmniejszy, aby te utrudnienia zminimalizować. Wydaje się też, że zmiany, które wprowadzamy, nie powinny mieć jakiegoś znaczącego wpływu na ruch po wyznaczeniu tych przejść, ponieważ już w tej chwili na skrzyżowaniu działa sygnalizacja świetlna i pojazdy stoją na czerwonym świetle, więc w porównaniu do sytuacji obecnej długości sygnałów zielonych no nie zmienią się więcej niż o kilka sekund. Na niedawnej sesji Rady Miasta ZDM został dofinansowany kwotą 5 milionów złotych na kolejne remonty. Powiedzmy, co to za remonty, w której części miasta one będą się odbywać? Dodatkowe środki na działania na drogach na tę jesień zostały nam przyznane na ostatniej sesji Rady Miasta. Jest to dla nas bardzo cenna informacja, ponieważ już obecnie środki przeznaczone na remonty są w dużej mierze wykorzystane i te dodatkowe pieniądze pozwolą nam na wykonanie kilku kolejnych prac, wydaje się, że bardzo ważnych i wartościowych dla wszystkich użytkowników dróg. Te środki zostaną przeznaczone na frezowanie jednej bądź dwóch ulic. Dodatkowo część tej kwoty, ponad 1 000 000 złotych, trafi na remonty chodników. Tutaj nowy chodnik pojawi się na przykład na ulicy Wrocławskiej, na której w tej chwili jest bardzo zniszczona nawierzchnia chodnika. Poza tym będą remontowane na przykład chodniki na ulicy Mickiewicza. Oprócz tego chcemy przeznaczyć te środki na projekty, które poprawią bezpieczeństwo ruchu na newralgicznych skrzyżowaniach. To jeden z tych projektów jest skrzyżowanie ulicy Generała Zajączka i Mickiewicza na Żoliborzu. Jest to skrzyżowanie, można powiedzieć, taki jeden z czarnych punktów. Tam zjazd z wiaduktu kolejowego powoduje, że kierowcy rozwijają nadmierną prędkość, a jednocześnie lewoskręty na tym skrzyżowaniu nie są wydzielone i pojazdy skręcające bądź oczekujące na skręt na środku skrzyżowania, kierowcy często ryzykują tam bardzo, wykonując ten manewr skrętu. No i w związku z tym zdecydowaliśmy o tym, żeby te pasy do lewoskrętu wydzielić, osłonić takimi wysypkami i w ten sposób będzie można bezpiecznie oczekiwać na skręt po środku ulicy. Te zmiany już się rozpoczęły, od kilku dni trwają prace w terenie i w ciągu najbliższych dni czy tygodni powinny się zakończyć. Wówczas mamy nadzieję, że kierowcy z Żoliborza odczują znaczącą poprawę. To był magazyn reporterów Radia Z Gold 94. Jarek Szczepanik, do usłyszenia. Mówimy o tym, czym żyjesz na co dzień. Moto Warszawa w Radiu Z Gold. Podobno lato przemija, ale przed nami jeszcze kilka motoryzacyjnych imprez, oczywiście dziejących się w Warszawie. Będziemy rozmawiać o nowoczesności, ale także o starości. Tradycyjnie nie zabraknie troszeczkę narzekania na stołeczne drogi, na różne tego typu chocki, klocki, które nazywają się remontami. W studio oczywiście, jak zawsze, Anna Maria i Grzegorz Traczewski, czyli Auto plus Radio i TV. Dzień dobry. Dzień dobry. To o starości to pewnie o mnie będzie. Tak, myślisz? No na pewno, a ja myślę, że zdecydowanie o remontach musimy dużo. Czyli tutaj będzie jak zawsze Ania brylowała w tych remontach. No tak. Ja nie wiem dlaczego, ale ja nigdy Ani nie widziałem z taką potężną łopatą albo z takimi taczkami. Takiej Ani, która pcha te taczki puste, bo nie ma czasu załadować. Taki nawał pracy. Ale niedługo będę się budować, to ci pokażę. No dobrze, a co budują teraz, Aniu, w takim razie? Skoro jak zawsze o remontach, no to
Czekamy. No to przecież co tym razem najważniejsze dla nas przyniosłaś? I najpiękniejsze to tramwaj jadący na Pelchomin. Tu już jest tak fajnie rozkopane i tak wszędzie, że jeżeli ktoś mieszka na tym Pelchominie, to fajnie by było sobie kupić łódkę, przepłynąć przez Wisłę. Prościej będzie niż przejechać przez Kiry Skłodowskiej. Na dojeździe z Modlińskiej w tej chwili właśnie zaczynamy budować chodniki. No ale to już coraz bliżej. Z tego co pamiętam, to w lutym chyba koniec inwestycji. Tam około 1,5 kilometra ma tych torów tramwajowych powstać. To dwa przystanki od tej tymczasowej teraz pętli, prawda? Dobrze. No cóż, niech tak będzie, jeżeli nie może być inaczej, aczkolwiek faktycznie póki jest jeszcze ciepło, to jeżeli ktoś ma możliwość łódeczkę, to ja serdecznie polecam. Da się? Da się, da się. Woda niska w Wiśle, więc na pewno. Przecież takie upały we wrześniu to już dawno tak nie było. No ja bardzo lubię upały. Jeżeli można, no to oczywiście tak. A propos upały. Upały kojarzą mi się z innym wyrażeniem motoryzacyjnym, z upalaniem. Otóż można było poupalać w miniony weekend, można było poupalać podczas trzeciego rajdu Warszawy organizowanego przez Autokoło Centrum. Wystartowało podczas tego rajdu 30 załóg, rozegrano 9 prób specjalnych w 4 lokalizacjach, czyli około 20 km sportowych przejechano. W rozmowie z Witoldem Pruszyńskim, prezesem tego koła, stwierdziliśmy jedną bardzo ważną rzecz. No, coraz mniej jest tras dostępnych dla zawodników tras w Warszawie. No bo jeżeli wymyślimy sobie trasę X, to okazuje się, że właścicielem tej trasy X jest pan deweloper, pan Y. I jakby niejak się ta trasa X do pana Y ma, w związku z tym trzeba szukać po prostu u dobrych ludzi i pomogli kolejarze. No, konkurencja niby, no bo co prawda oni się trzymają takich dwuchmetalowych i jadą po tych dwuchmetalowych, ale widać z tego doszli do wniosku, że konkurencji jakoś pomogą, no i dzięki nim także te próby sportowe odbyły się. Pytacie państwo, jak było? Naprawdę było bardzo dobrze i poziom sportowy tych zawodów, który kiedyś się mówiło tak pogardliwie, że to rajdy dookoła trzepaka, jest coraz większy. Ale już jeżeli mówimy o tym, co było, to za nami, ale tak nie do końca za nami, bo dopiero w niedzielny wieczór kończy się ta wystawa. To wystawa w Soho Factory. Tam można było podziwiać dzieło sztuki. Dzieło sztuki pod tytułem Renaud Désir. Ale cóż, ja będę mówił o dziele sztuki. Niech powie o tym Janusz Chodyła. Nowa Design można na nim obejrzeć. Między innymi najnowsze projekty samochodów Renault. Od 2010 roku rozpoczęła się nowa era w projektowaniu samochodów Renault. Takim pierwszym concept carem, który zapoczątkowywał tą zmianę, był Renaud Désir. Właśnie na wystawie ten samochód koncepcyjny pokazujemy. Samochód jest elektryczny, posiada baterię za fotelem kierowcy i silnik elektryczny, tak jak jest stosowany w standardowych samochodach elektrycznych. A ja dodam jeszcze, że był także konkurs na stworzenie wizji samochodu. O, mało ja w tym taki było, latający dalej mało w tym było, tak, mało w tym było samochodu, ale jury, w którym była m.in. Lidia Popiel i Andrzej Pongowski, nagrody przyznało i ten samochód, który dostał pierwszą nagrodę, tak naprawdę skrzyżowanie pokoju wypoczynkowego z fotelem, z samochodem, no i chyba z samolotem, ale troszkę nie lotem. Ale mówimy o tym, co za nami, a przed nami... To może ja powiem, no właśnie. Może ja, bo bardzo mnie zaskoczyło, że ty w tą stronę lato widzisz, które jeszcze jest. Bo zawsze mi się kojarzy, że dla ciebie lato to krótkie spódniczki, długie nogi. O, to jest to, dobrze, co ty lubisz, to, co ty lubisz najbardziej. No i te krótkie spódniczki warszawiacy mogą w Nadarzynie podziwiać między 16 a 18 września od 9 rano już w piątek do późnych godzin wieczornych w niedzielę, bo będą i nogi, i sukienki, bo będą targi beauty. I powiecie, z motoryzacją może nie ma nic no wspólnego. No właśnie, czekałem ale... kiedy to... No właśnie, z motoryzacją bardzo, bo targi modowe, jakby nie patrzeć, każda kobieta lubi mieć na przykład
czerwony samochód, czerwone paznokcie, czerwoną sukienkę, czerwoną torebkę i czerwone szpilki. I wtedy dopiero jest świetnie. A targi te wspomaga firma Volvo i powiem, że zaszokowało mnie to, że firma motoryzacyjna na targach modowych. Zapytałam Staszka Dojsa, dlaczego zdecydowali się wystawić samochody na targach modowych. Jeżeli weźmiemy pod uwagę design, to design i moda mają z sobą bardzo wiele wspólnego. Zarówno dobre ubrania trzeba zaprojektować w sposób ładny, jak i samochody też muszą być zaprojektowane tak, aby się podobały. A im droższe są te samochody, tym trudniejsze zadanie stoi przed projektantami. Zatem na Fashion Week zobaczymy nasze najpiękniejsze samochody, najładniej skrojone. Będzie to przede wszystkim nowe S90 oraz XC90, który mimo upływu roku wciąż wygląda świeżo, ładnie. No i te samochody wraz z tym wydarzeniem będą tworzyć banery. A czy na tym wydarzeniu będzie te samochody można obejrzeć i warszawiak będzie mógł popatrzeć, pomacać, usiąść? Tak, chociaż zdajemy sobie sprawę z tego, że pewnie osoby, które tam przybędą, to będą raczej te osoby, które będą chciały patrzeć na najnowsze kreacje. Chciałam Ci powiedzieć, że teraz wybiegu nie ma. Modelki też chodzą nisko. A to taki nowy trend, żeby chodzić bezpośrednio po ulicy. Tak, moda bliżej przeciętnego człowieka. Ale chyba też widać na przestrzeni lat, że moda zbliża się do osób, które po prostu nie muszą być już milionerami ani księżnymi, by kupić sobie coś, co ma ładny krój. A ten trend również jest obecny w motoryzacji. Te samochody też są dostępne. Będzie jeszcze jedna impreza, mianowicie to jest taka tradycja, że zawsze jesienią odbywa się Werwa Street Racing i tam będziemy eksponowali nie tylko nasze najnowsze samochody typu S90 Polestar XC90, ale także nie zabraknie naszego czerwonego, jak twój mikrofon, klasyka, czyli Volvo P1800S, który należy do nas. I ten samochód będzie otoczony innymi klasykami, które tutaj nasi pracownicy też zrzeszeni w swoim klubie zorganizują. Po Harpesze w Górnym Zachodzie, tam też będzie można oglądać samochody oraz żeglarzy Volvo UCI, między innymi Radka Furmańskiego na RSX-ie. Moto Warszawa w Radiu Z-Gold. A jeżeli ktoś lubi potaplać się troszkę w błotku albo off-road, no to warszawiacy ogarnęli się na ten weekend i wyjechali poza Warszawę. Wyjechali poza Warszawę do Tomaszowa Mazowieckiego, tak dokładnie w okolice Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie organizowany jest przez importera pierwszy oficjalny zlot fanów tej marki. Dobra, ty siedź, bo ty mam przeszkadzasz. On teraz się szykuje do wyjścia. Takie kajotesy, mini kajotesy. Co to kajotes? Przypominam, konkursowa jazda samochodem, czyli takie, jakie powiedziałem, no nie ma, ale jak znajdziesz, ale teraz coraz trudniejsze. Ale celowo daleko, żeby ja nie to zawsze szukam na co dzień. Tak, no bo tak jak mówiliśmy, w Warszawie dość trudno znaleźć taki teren. My się tam także wybieramy. Zobaczymy, może napiszamy. No i wybieramy się na jeszcze jedno bardzo ważne warszawskie wydarzenie, o którym na pewno też powiemy za tydzień. Najpiękniejsza Warszawa. Warszawa jest jedna. Najpiękniejsza warszawianka to był większy problem, ale na placu Wigilia... Ja że to ja. Bo ja ze wsi jestem. Też ze wsi, tak. W niedzielę, i on wszędzie plac wejdzie. Defilat, tu, tam, wielka, szuka, wielka impreza, na od a na cały tłum Warszaw i Semenetal odgrażali się właściciele innych odtajmerów, że także przyjadą. Odgrażali się też ci, którzy będą pokazywali firmy dokumentalne. Będzie można wspominać tak o tym, co się działo nie ma co robić na placu Defilat. To zawsze wam, jak ty mu jedno tak ma postawić, to on się cieszy. Potem drugie, potem trzecie, potem czwarte. Tak, to jest cały Brzeszcz. No to trzeba byłoby trochę komfort. Tak, to trzeba byłoby ale on trochę do ciebie się wiązy, ma to i dobrze. Komfort wiesz, dlaczego? Przecież to były bardzo wygodne samochody, ale pomyśl sobie przejechać się Warszawą taką 40-letnią. Ja nie mówię, żeby wszystkie korporacje, tylko żeby jedna była. A to tak, to się zgadza. To by można. Ja nie mówię o londyńskich taksówkach, które przecież są identyczne od niepamiętnych czasów i są komfortowe wyjątkowo. No i swoje miejsce na placu Defilat będą też mieli miłośnicy płyt winylowych, bo do uszu będzie dobiegała muza właśnie z tychże płyt i serce moje po prostu no, ja będzie tak przepełnione wielką radością. A co? Ale wtedy, no, jak Warszawy jeździły, to jeszcze chyba nie było odtwarzaczy w samochodach. Nie,
Nie? Nawet to, na kasety. To ja powiem tak, runda pierwsza, proszę, na argumenty. Ale że w sensie czego? No, że uroda, ja zawsze na urodę stawiam starych samochodów. Że nie, że Ania tutaj ma rację. Że nie było odtwarzaczy. No nie było, były radia, a co to ma... radio a dołożę jeszcze do tego jedną rzecz, powiedz, że pierwsze radia w samochodach, nie wiem czy żyją tacy, co pamiętają, zimno jest, żyją, ale przyjemnie. Może nas słuchają, były to radia lampowe. No my tak rano, Wołga, no proszę Państwa, chcemy, żeby to tak nic nie szumiało, bo to szumi w nocy, jakie tu wyjścia. Były już radia, jakie to może jeszcze nie było. Wołga zawsze mi się źle kojarzyła, bo ten motor tu tak przejechał, w ogóle przecież tutaj jest Saska, to i cienka. Mirku, ciasno, za kolejne dni kolejna impreza. I to impreza po tej stronie, której ja aż tak dobrze nie znam. Nie ma żadnych plastów. Bo ja, wiecie, z tej lewej, a po tej prawej bardzo, bardzo duża impreza, na którą też się wybieramy. Przejeżdżając, tak, przejeżdżając przez Wisłę wyjmę paszport, że mam prawo przejechać. No i ponton sobie będzie fajnie. No właśnie, słuchajcie, rajd praski, czyli można powiedzieć takie zabytkowe coś z ryczącymi silnikami. Jak to zabytkowe coś? O motoryzacji mówimy. Tak, ale to tak kolokwialnie mówię, tak z uczuciem to miało być. No to nie zabrzmiało, rozumiem. No to dobrze, to uczucie jest bardzo ważne, bo wszyscy ci, którzy użytkują Young i Oldtimery, to są ludzie bardzo pozytywnie zakręceni. Ludzie, którzy potrafią przeznaczyć kilkaset dni na to, by ten samochód po prostu jeździł i przyciągał wzrok. No i kilkaset złotych. O, albo tak. Trochę kosztuje. Jeszcze więcej. No, to kosztuje. Po co oni o tym samochodzie gadają? Takie głupoty. Wczoraj ten Wiesław przybyło, a to mówi, że bym chciał. Są miasta, gdzie na liczbę mieszkańców jest połowa samochodów, albo 1/4 samochodów, a tutaj więcej jak połowa. Bo tu każdy dziad chce mieć samochód, ten będzie gadał, potem smród się rozchodzi, potem na raka umierają i to jest taka robota diabla. Żeby zrobić ten samochód tak, jak ja bym chciał, czyli jeden na drugim, to właśnie, że ludzie nie umieją obok siebie przejść. Dlaczego? Bo są korki na ulicach i na chodniku, gdzie są niemili, niesympatyczni. I to jest robota diabla, żeby się pobili, żeby się wyniszczyli, bo to wcześniej czy później dochodzi do awantury i te dziady będą tu nadawać o samochód. Ludzie nie chcą samochodów, w Kopenhadze co jest? Zabytkowej motoryzacji jest taki ktoś, kto nie wie o tym. Dobry pomysł. A Polak jest wciąż głupi, bo tak, ten ma samochód, to ten popatrz, nie ma pieniędzy, ale samochód musi mieć. To więc musi się zapożyczyć, potem będzie całe życie spłacać i do więzienia pójdzie. Jednego z organizatorów, Kamila Pawłowskiego, posłuchajcie. Na dorobku, ale i na bruk pójdzie na dorobek. Z roku na rok się coraz większą popularność. A tam choroba i zgrzytanie tempu. Co nas czeka w tegorocznej edycji? Na ulicy. Tak, jest to siódma edycja. Takie głupoty, gadaj całą godzinę, wiesz, i Warszawa, i tutaj taka aplikacja, tutaj taka aplikacja. Zawsze ostatnia sobota września, zawsze 50 samochodów. Oleju w głowie brak. Turystyczny, bardziej jest to no jest aplikacja, że w Pałacu Kultury wejdziesz, co dwa komputery, w ciągu 15 minut możesz przejrzeć pojazdy. Warszawę, 10 wieków Warszawy. Trzeci, trudno powiedzieć, zapisy dopiero trzeci się komputer zaczynają. Jest na 31 piętrze. Widoczne, przyjeżdża często Tatra, te 600. Za 20 zł to można wjechać na 30 piętro. Ja myślę, że jak ktoś z aparatami wjeżdża sobie dużo zdjęć, to będzie miał więcej jak to. A tam i przyjeżdżają głównie warszawiacy, czy też tak naprawdę fani motoryzacji z całej Polski? A potem, no jak 20 zł zapłaci właściwie 18, drugowy też jest, 18 na górę, wiecie, no to jeszcze potem sobie 20 zł dopłaci, 40 zł będzie miała aplikację. Dobre dojazdy do Warszawy, będzie miała aplikację. Chętnie przyjeżdżają, ale głównie z warszawiacy. Wspomniałeś, że będzie 50 aut, to znaczy, że to jest jakiś taki limit, to jest jeden, bo tu jest mieszanka, cygano, że do dziado gady i lepiej, żeby już ta Warszawa się... No dobre, to jest bardzo dobre.
lepiej, żeby Warszawa się nie dzieliła, bo tu jest mieszanka. Cyganka zachowuje się dziwnie, bo tak, pod uniwersamem żebrze papierosów dwóch. Najpierw poprosi o jednego, potem postoi o ile możliwe. Pogada, jak świadek Jehowy. Zagada, to babka jeszcze daje drugiego papierosa, potem następna. I tak ona nie ukradnie, tylko po prostu tak żebrze sobie papierosa i tak porozmawia, miłego dnia, następna. I to jest też metoda, także ta mieszanka nie polega na tym, że cyganka kradnie, bo to Polki kradną, lecą do Ameryki, kradną kożuchy, potem policja ich łapie, potem do sądu muszą latać kilka razy, nie wiem kto płaci za to. To? Często akurat na rajdzie królewskim stosujemy tak zwane punkty kontroli przejazdu, czyli podjeżdża się i... No ale to była żona Janowskiego, a ona jeszcze nie miała męża. No i trzeba tam wykonać jakieś zadanie. Potem on ją, jej jakoś przedarczył. Chcieliśmy się złożyć jakiś termostat. W zeszłych latach było przypasowanie modeli samochodów do krajów i tak dalej. Tak więc no, mamy takie zadania głównie motoryzacyjne, ale czasami też związane z historią miejsc na podkanach po drodze. To kto wygrywa? Kto wygrywa? Ten, kto będzie miał jak najmniej punktów karnych, bo za każdą złą odpowiedź jest punkty karne. Niektóre zadania są bardziej punktowane, niektóre mniej. No i w efekcie wygrywa ta załoga, która ma najmniej punktów karnych. W zeszłym roku bawiliśmy się w taki rajd w stylu PRL-u. Trzeba było znaleźć na trasie cinkciarza, trzeba było, zrobiliśmy u naszych sponsorów taki sklep typu Pewex, trzeba było tam kupić zabony, różne wiktuały i inne rzeczy, tak więc no, trzeba było się przedrzeć przed PRL-owską rzeczywistością. No, uczestnik dostaje nie tyle mapę, co książkę drogową, są rozrysowane, na przykład jeżeli mamy skrzyżowanie pełne, jest narysowane to skrzyżowanie i kierunek, w którym trzeba opuścić to skrzyżowanie. No, takich sytuacji jest na przykład 100 albo 120. No i nie należy, znaczy, trzeba tak jechać, żeby się nie zgubić. Czasami są pułapki przez nas zasadzone, czyli jakieś nawigacyjne rzeczy, które no, trudno w radiu tutaj wytłumaczyć za bardzo. No ale są, wiadomo, są nakazy albo zakazy wjazdu, które mogą utrudnić trochę jazdę. Mamy różne takie zapisy na tych kartach drogowych, które utrudniają przejazd. Nie jest tak łatwo dotrzeć na metę. Ruch nie jest zamknięty, wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym. Tak, dzieje się w czasie rzeczywistym. Samochody jeżdżą po normalnych ulicach. Mają obowiązek przestrzegać prawa ruchu drogowego. Do tego stopnia, że często na nich robimy zasadzki. Były wypadki, że braliśmy... Liczna. My też korzystaliśmy na pewnym etapie z pomocy pedagogów i ceniliśmy sobie bardzo ich wiedzę i pedagogów, jak ona mówi ceniliśmy, to jest błąd, bo się mówi ceniliśmy, to jak ona nie wie, że jest akcent na trzeciej sylabie od końca i ona tu w radiu będzie gadać głupoty. Napisał teksty. Ponieważ ja byłem absolutnie świeżak i nie znałem środowiska waszego, więc Adaś sam postanowił, że on coś z tymi piosenkami zrobi. Zwykłe i on je sprzedał w teatrze na targówce. Jak ona partaki, był Andrzej Janusz, świetnej pamięci. Niepodobne słowo, czy takie samo słowo. Źle, no to... W teatrze na targówku pracowali. Ja wiem, że Barbara Blok, to jej to będzie odpowiadało i tu na pracę, na bazarze. Ale ludzie przecież jednak... Zresztą oni mi mówili, że śpiewają w jakimś klubie nocnym w Wiktorii, ale ja byłem człowiekiem z teatru. Ale nie jest, nie jest im podane, są wykluczeni. Poprawności języka polskiego, wykluczeni. Ale wpadnie fajnie brzmi. Nie chce mi się tam, nie będę po nocy chodził. I ten stan taki był. A potem taka świnia jak wpadnie w takie gadanie, matematyka, polityka, fizyka, Andrzejowi i tak dobrze do błotu. Potem ewentualnie się czegoś nauczy, lepiej znowu do błota. Wraca i taka świnia. Pod takim artystycznym pseudonimem Andrzej Bert. Tak mu doradzono. Już na Ukrainie do ambasady ruskiej podchodzili i wynoście się ruskiej i któregoś dnia dostałem telefon, ale to jest na Ukrainie, będziemy dzisiaj mieli próbę w hotelu Bristol, tam na stałym jest Mieszkowitek, tam będziemy mieli próbę, to chodź, padniesz, posłuchasz, naprawdę fajnie. Ja w tym czasie byłem kierownikiem muzycznym ostatniej zmiany grupy Graminy. No i po próbie z grupą Graminę przyszedłem do tego hotelu Bristol, poznałem Witka, poznałem dwie urocze dziewczyny, Zosię i Jankę.
No i Witek wziął małą harmonijkę taką, która miała zakres oktawy, jednej oktawy, 8 czy 10 dźwięków, czy 12. Podał D, albo ze słuchawki brał D, bo słuchawka, sygnał słuchawkowy daje dźwięk D. No i Witek wziął, to podał to D, oni się tam nastawili, napstrykali jakiś rytm i pociągnęli taką Ameryką, że mnie po prostu szczęka opadła. No i po prostu opadła mi szczęka i pomyślałem sobie, co ja z tym graminę robię w mordę. Moje takie obchodzenie dookoła grupy polegało na tym, że i chłopaki, a może ja bym wam sekcję zmontował, jak wygracie, z kim wygracie. No tak, kto tam gra, to ja mówię, to byśmy tego, ja mam takie 3-4 osoby, to na stałe byśmy zrobili program. No i takie były podchody, ja miałem być tym człowiekiem, który oprawi ich muzycznie. No i tak by pewnie było, gdyby nie sprawa, że właśnie Grzesio Markowski dostał od niejakiego Edmunda Berga, jeżeli nie mylę coś, bo to był też jakiś pseudonim, propozycję wyjazdu do Castlebar, do Szkocji na festiwal. No a tutaj podpisany kontrakt ZPR, zakłady przemysłu rozrywkowego, podpisany kontrakt i trzeba grać. No i wstawiono mnie, ja się nauczyłem na początku dwóch utworów, Day by Day i Poincjane. No i tak wystąpiłem z nimi. No to było żałosne, bo grałem w Czarnym Kocie to z nimi. Jedną piosenkę śpiewałem patrząc w podłogę, drugą piosenkę śpiewałem patrząc w sufit, bo nie mogłem patrzeć na ludzi, tym bardziej, że jeszcze jakieś 2-3 metry ode mnie siedziała blondyna z jakimś Arabem i on wtryniał jakąś sałatkę, coś takiego. No i to było strasznie takie, no ale tak to było. No i później to już tak się złożyło, że no już tego Grzesia nie było, już go zastąpiłem. Ale to też nie był koniec przygód z Grzesiem. Chcę jeszcze tylko powiedzieć, i są materiały, zostały materiały takie reklamowe. Byłem w pierwszym składzie grupy Perfect, która się nazywała Super Show and Disco Band Perfect i w którym śpiewała Basia Czeszelewska, Zbyszek Morawski, którego nazwisko sobie przypomniałem, bębniarza, Zdzisiek Zawadzki na gitarze i Zbyszek Hołdys na gitarze basowej Zawadzki, a Zbyszek na gitarze. Ja na klawiszach. Śpiewała Basia Czeszelewska i jeszcze ktoś tam śpiewał, ale już nazwiska tej dziewczyny sobie nie przypomnę. I ja miałem wielki dylemat. Jechać z Perfektem i za nią Jantar do Ameryki czy nie. Ryszard Rękowski jest gościem programu Przeżyj to jeszcze raz z Radiem Pogoda. Współpracuje pan z samymi zawodowcami. Tak, bo to bardzo udany, uważam, duet autorski i Jacek jest mi bliski jako przyjaciel, bliski jako autor i poza tym jestem znakomity. Każdy jest zawodowcem. Jeden z najwspanialszych poetów. Przy świat da się usłyszeć, że zespół zaskakuje brzmieniem i doborem każdy wykorzystywanych instrumentów. Akurat oni tak lubią się dzielić. Na polskiej scenie muzycznej od 1994 roku. W swojej muzyce łączy elementy. Teraz są te mieszanki. Każdy jest sobie ma potencjał. Trzeba ten potencjał wypracować. Na laurach nie siada. Nie dzielić się. Chodzi o najnowszy teledysk. Dysk, w którym mistrz właśnie o to chodzi, żeby też nie oceniać, nie krytykować, to tylko możecie się dowiedzieć na Gruzińskiej 6 w 2,5-miesięcznym szpitalu psychiatrycznym. No ale niech to nie zabrzmi tak, że to dla wariatów. To idzie każdy człowiek, który na przykład z ciekawości chce się przebadać. No, coś zauważył. Ale w falach przylotów, w falach odlotów doznajemy już pewnych ograniczeń. Przecież tutaj przyszła taka Bożenka, nocnych, bardzo miła prawda? Dziewczyna, cieciowa, taka babka, no i po prostu nie posprzątała raz, to nakrzyczeli na bloku, to ona poszła do lekarza i dostała rentę i nic nie robiła w dalszym ciągu. To wszyscy byli wściekli, że ona takich w konia zrobiła, miała jeszcze więcej pieniędzy i nic nie robiąc. Plus oczywiście od ruchu też innych przewoźników. I chodziła na te zajęcia 2,5 miesiąca, bo musiała się podnieść psychicznie, że miała stres. Nie to, że miała nie po kolei w głowie, tylko że miała stres, bo ktoś na nią nakrzyczał, a na nią nie wolno nakrzyczeć.
czasie od dziś do tego roku, wtedy ma ten stres, zaczyna co innego robić i już gdzieś ucieknie, a ludzie do Wisły skoczą, a ludzie pod samochód skoczą, a pod na tory się kładą. Także tu mówimy no to, też o a co? A ile tego jest? No to potem lekarze stwierdzili, co to takiego jest. No w świecie cywilizowanym to już dawno jest badane. W świecie cywilizowanym, tylko tutaj tak. Wszystkich zapędzili do roboty, a to okazuje się, że połowa ludzi to potrzebuje jakiegoś wsparcia moralnego. I tego nie ma. No, Biblię wyrzuciliście, Jahwe wyrzuciliście. Jest religijność, czy tylko jako awatar jakiejś religijności, awatar jakiejś powodzności, awatar. Przecież ci Żydzi, co w roku 70 w czasie Jezusa, już Jezus nie żył, bo go zabili. Teokracja przestała istnieć jako taka, a tutaj to oni udają, że wierzą w co oni wierzą, w diabła wierzą. Także ewentualnie awatar tylko, czyli oszustwo zakłamane. I tak ludzie się miotają. A to za 20 zł siebie nabierze, bo ty w aplikację wejdziesz 10 wieków Warszawy. A przecież piękne książki, piękne albumy. Wystarczy pójść z tyłu tam do informacji turystycznej. One ci powiedzą, one ci doradzą. Gdzie pójdziesz całkiem za darmo i zobaczysz ciekawe rzeczy. Niedziela, jestem wolny. Możesz do Zamku Królewskiego, są loty. Są muzea, zawsze to muzeum warszawskie, które jest remontowane. Ja 1000 razy tam byłam w niedzielę, bo tam zawsze był wstęp wolny. I potem mi się to znudziło, bo tych pokoi jest od groma i trochę chodzić. I tutaj taka znajoma, a tutaj taka znajoma. A tutaj z tą znajomą o tym porozmawiasz. A jak zobaczyła jedna Biblię, to uciekła. A ja mówię, za daleko nie możesz uciekać, bo musisz pilnować tego pokoju. Także proszę Państwa, no atrakcja ci nie brakuje, ale no, znowu robi się jakieś żydostwo, może jakieś innej maści, ale żeby zarobić, żeby ciągle płacić, gdzieś coś opłacać. Co krok, to zarobisz pieniądze i to musisz opłacić, a głupi to wydają na wszystko. Potem tacy to na wnuki wydają, stara baba nic nie jest, głodu umrze. To też choroba. No także, proszę Państwa, oni nie wiedzą, w co wpaść, czy w gówno, czy w maść, bo okazuje się, że i to jest złe i to jest niedobre. No, trzeba normalnie żyć, a na głupoty nie wydawać na to, co jest potrzebne, żebyś nie narobiła sobie zaległości, bo potem wiesz, a to jakieś procenty rosną, musisz płacić. No, wtedy dopiero jesteśmy w stanie się wypowiedzieć. Jest pan członkiem międzyresortowego zespołu, którego zadaniem jest opracowanie strategii transportowej. Czy będzie się pan opowiadał za budową Centralnego Portu Lotniczego? To jest decyzja rządu polskiego ze względu na wagę i skalę inwestycji, jak również ze względu i na znaczenie tego projektu dla państwa polskiego. Mówię tutaj o dostępności komunikacyjnej państwa, a dostępność komunikacyjna jest kluczem do inwestycji, którą chcemy tutaj zrobić. Ja byłbym daleki od wypowiadania się na tym etapie. Wolałbym, żeby tutaj najpierw wypowiedział się rząd polski, my jesteśmy wykonawcami w tym przypadku. Ale z tego, co pan mówi, powstanie Centralnego Portu Lotniczego jest uzasadnione. Od 2010 roku mówię w sposób konsekwentny, że w interesie państwa polskiego jest bycie na głównych szlakach komunikacyjnych, a zarówno przewoźnik narodowy, w sensie ten, który tutaj nam tę dostępność komunikacyjną zapewni w oparciu o realne przepływy i realną siatkę połączeń, oraz mający stabilne podstawy finansowe, jest gwarantem, czy po prostu punktem wyjścia do tego, żeby zapewniać odpowiednią infrastrukturę lotniskową. Bez tego oczywiście my będziemy zawsze tylko dostarczycielem pasażerów do portów przesiadkowych ościennych. Autopromocja. Polskie Radio 24. Nie wiem, jakie plany mają Państwo na niedzielę, ale ja już nie mogę doczekać się kolejnego spotkania z charyzmatycznymi kobietami. Rozmawiamy zarówno o życiowych, jak i biznesowych sukcesach, odważnych decyzjach, pasjach, wątpliwościach i wyzwaniach. Każdą niedzielę po godzinie 13. Kobiety sukcesu, dwie godzinesu. To jesteśmy umówieni. Maja Kluczyńska. Autopromocja. Jest 8. Polskie Radio 24. Informacje dnia.
W Nowym Jorku unieszkodliwiono kolejny ładunek wybuchowy. W pierwszej eksplozji rannych zostało 29 osób. Prezydent Andrzej Duda rozpoczyna wizytę w Stanach Zjednoczonych. W Wilamowicach na Śląsku trwają międzynarodowe warsztaty poświęcone językowi wilamowskiemu. Przed mikrofonem Robert Kawka. Druga, tym razem kontrolowana eksplozja w Nowym Jorku. Według źródeł w służbach bezpieczeństwa rozbroiły one ładunek sporządzony z szybkowara. Były do niego podłączone kable i telefon komórkowy. Wcześniej poproszono okolicznych mieszkańców o pozostanie w domach i niezbliżanie się do okien. Ładunek był umieszczony niedaleko miejsca, w którym doszło do pierwszego wybuchu. W wyniku wcześniejszej eksplozji, która wstrząsnęła środkowym Manhattanem, rannych zostało 29 osób. Wśród poszkodowanych jest 8-letnie dziecko. Nowojorska policja twierdzi, że wybuch był celowym atakiem. Na razie nic nie wskazuje na to, aby był to zamach terrorystyczny. Władze USA nie wykluczają jednak takiej możliwości. Prezydent Andrzej Duda rozpoczyna wizytę w Stanach Zjednoczonych podczas 4-dniowego pobytu za oceanem. Weźmie udział w dorocznej sesji ONZ, spotka się z amerykańskimi przedsiębiorcami i odwiedzi amerykańską Częstochowę. Wizytę obserwuje nasz waszyngtoński korespondent Marek Wałkowski. Prezydent Andrzej Duda przybył do Nowego Jorku wczoraj po południu czasu lokalnego. Wraz z towarzyszącą mu pierwszą damą oraz resztą delegacji zamieszkał w hotelu na Manhattanie, nieopodal siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych. To właśnie tam w poniedziałek i wtorek wygłosi dwa przemówienia. Pierwsze dotyczące migracji i uchodźców, a drugie poświęcone zrównoważonemu rozwojowi. Odbędzie też rozmowy dwustronne. Podczas pobytu w Nowym Jorku prezydent dwukrotnie spotka się z amerykańskimi przedsiębiorcami oraz przyjmie przywódców głównych organizacji żydowskich w Stanach Zjednoczonych. Nie będzie mieć dwustronnych rozmów z Barackiem Obamą, jednak spotka się z nim na kolacji wydanej przez amerykańskiego prezydenta dla wszystkich przywódców biorących udział w nowojorskim szczycie. Dziś prezydent Andrzej Duda udaje się do amerykańskiej Częstochowy, czyli Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown w Pensylwanii. Świątynia ta jest nie tylko ośrodkiem religijnym, ale również centrum społecznym i kulturalnym amerykańskiej Polonii. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Język wilamowski, jeden z najrzadszych języków świata, którym mówi garstka ludzi w Polsce, będzie przez 10 dni w Centrum Zainteresowania Międzynarodowych Językoznawców. Przyjechali oni na warsztaty do Wilamowic, miasteczka w województwie śląskim. Tak brzmi w języku wilamowskim zdanie: słuchają Państwo Polskiego Radia, dziękuję. Mówi mi językoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego Bartłomiej Chromik. Dodaje, że język wilamowski zrodził się jakieś 800 lat temu. Korzenie języka sięgają średniowiecza, kiedy kolonizatorzy z zachodu Europy przybyli na tamte tereny wraz z sobą przynosząc swój język. Wilamowski przypomina więc odrobinę niemiecki, ale ma polskie naleciałości. Wilamowskim mówi 20 starszych osób. Był to dla nich pierwszy język jeszcze przed wojną, ale także młodzi, którzy postanowili się go nauczyć. Od dziś przez 10 dni w Wilamowicach różnymi ginącymi językami będą mówić ich użytkownicy z Meksyku, USA, Mongolii, Skandynawii czy kraju Basków. Będą też polscy Łemkowie, Kaszubi i Huculi. Rafał Motriuk, Polskie Radio. W Maison Lafitte pod Paryżem, w siedzibie kultury, odbyła się uroczystość w związku z 16. rocznicą śmierci redaktora Jerzego Giedroycia. W trakcie spotkania dyrektor Instytutu Literackiego Kultury Wojciech Sikora dokonał podsumowania prac, jakie wykonano w ciągu roku. Wojciech Sikora przypomniał, iż wolą Jerzego Giedroycia było, aby Instytut Literacki pozostał w Maison Lafitte przede wszystkim jako archiwa i biblioteka służąca do badań naukowych. Stąd zadaniem Instytutu Literackiego jest przechowywanie, archiwizacja i popularyzacja dziedzictwa kultury i zebranych tam materiałów. Zbiór Instytutu, którego trwająca 7 lat inwentaryzacja zakończyła się na jesieni, został wpisany na listę pamięci świata. Stało się tak za sprawą jego uniwersalnej i wyjątkowej wartości. Zbiory archiwalne zajmują 165 metrów bieżących półek, a dochodzą do tego nagrania dźwiękowe i 8 tysięcy fotografii. Stworzona baza danych zawiera ponad 60 tysięcy opisów. Istnieją portale w języku polskim, ale także angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Na serwerze Biblioteki Narodowej znajduje się internetowa wersja inwentarza archiwów, a jeszcze w tym roku ukaże się przewodnik po zbiorach Instytutu w formie książkowej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Prognoza pogody. Niedziela pochmurna na przeważającym obszarze kraju. Wszędzie możliwe przelotne opady, a na Podkarpaciu burze. Temperatura od 15 stopni na Suwalszczyźnie do 20 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24.
Słowem wszystko. Reklama. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Feminost. Dostępny w aptece. Wow, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert telewizor Philips 4K Ultra HD za jedyne 1555 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Ciężko mi na żołądku. Czuję się pełny. Mam gazy? Tak. Przejadł się pan tłustymi potrawami. Polecam Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i Travisto. Na stację Orlen wjeżdża 10 Fordów Focus ST-Line, 30 telewizorów Samsung, 30 smartfonów Samsung Galaxy S7 Edge. Bo z okazji 15 urodzin programu Witaj zatankowaliśmy stację Orlen ponad milionem różnych prezentów. Wymień 250 punktów na los. Każdy los to gwarantowana zniżka na paliwo Verva. Loteria dla zarejestrowanych uczestników programu Witaj. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl. Orlen. Najbliżej. Pani magister, dopiero skończyło się lato, a ja już nie mam na nic energii. Jestem przygnębiona i ciągle coś mnie łapie. A kierówko, to co mi pani magister poleci? To może być niedobór witaminy D3. Polecam Molekin, sama go stosuję. Molekin ma najwyższą zalecaną przez lekarzy ilość witaminy D3, a do tego jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność, zdrowe zęby i mocne kości, ale na pewno nie warto przepłacać. Molekin D3 Forte do stosowania dietetycznego. Dostępny w aptekach. To była reklama. A na zegarze już 7 minut po godzinie 8. Poranek w Polskim Radiu 24. Niedzielny poranek, 18 dzień września w kalendarzu, słońce w znaku panny. Wzeszło o 6.16, chociaż ten znak panny to taki raczej umowny, bo nie wiem, czy Państwo słyszeli, kilka dni temu NASA podała, że zmieniają się znaki zodiaku, będzie ich 13, a nie 12 i terminy też, więc to chyba raczej bardziej umowa taka. Umowa, która, jak twierdzi NASA, już trochę nieaktualna. Słońce zajdzie na pewno i to jest sprawdzone o 18.43 i to też jest sprawdzone, że imieniny obchodzą dziś Irena, Irma, Stanisław i Stefania. Wszystkiego najlepszego od Polskiego Radia 24. Polskie Radio 24. Niedziela. 8 minut po godzinie 8, czyli plecaki leżą sobie w kącie, czekają na poniedziałek, gdy ochoczo dzieci je wezmą i pójdą do pracy. No właśnie, czy przeciążając się, czy nie, Instytut Matki i Dziecka zaleca, by szkolny plecak nie ważył więcej niż 10% masy ucznia. Tymczasem z badań wynika, że tornistry polskich uczniów są dużo cięższe niż pozwalają na to normy. O sprawie mówił w Polskim Radiu 24 Jan Bondar z Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a rozmawiał z nim Jakub Kukla. Pan pamięta swój szkolny plecak, czy tornistar? Tak, przez mgłę, bo to już zatarło się przez te lata, ale wydaje mi się, że nie był aż tak ciężki, żeby czuć się, że tak powiem, jak czuć się przygniecionym ciężarem wiedzy. Uczeń nie powinien dźwigać ciężarów większych niż 10 kg, tymczasem często uczniowie klas pierwszych, czyli właściwie 7-8-latki, często dźwigają do szkoły plecaki ważące nawet 2-3 kg ponad miarę. Niedobrze. 10% wagi ciała. Niektóre zalecenia amerykańskie mówią 10-15. Te zalecenia wynikają po prostu z takiej wiedzy pediatrycznej. Można to też przełożyć na dorosłego człowieka. Wyobraźmy sobie, że dorosły mężczyzna waży 80 kg, prawda, i takie 20% wagi ciała musiałby iść z jakimś woreczkiem 16-kilogramowym, no dałby radę, a pewnie mięśnie by mu się wyrobiły. Ale komfortu by nie odczuwał. Ale byłoby ciężko. Natomiast tu chodzi o to, że jest to okres intensywnego rośnięcia, tak? Skupmy się na tych początkowych klasach, bo w tych badaniach, które robiliśmy, największy problem dotyczy klas 1-3, a więc mówimy o małych dzieciach, które jeszcze no, właśnie intensywnie rosną, te kości nie są takie, prawda, twarde.
No i ten ciężar wiedzy, o którym wspominałem, wprost może prowadzić do wad postawy. Dziecko albo się będzie pochylać, albo przechylać. Później te wady postawy mogą mieć wpływ na przykład źle rozwinięta klatka piersiowa, to jest złe oddychanie, problemy ze stawami. Oczywiście to się wszystko nie pojawi w pierwszej, czy w drugiej, czy trzeciej klasie, ale już w wieku późniejszym no... jak najbardziej, no może mieć wpływ nawet na całe życie. Czyli w przypadku właśnie 6, 7, 8 latków kwestia plecaka jest bardzo istotna. Tak, aczkolwiek trzeba też jasno powiedzieć, że jakbyśmy rozmawiali wyłącznie o samym plecaku, no to tak rozmawiamy o rzeczy, powiedziałbym, że rozmawiamy o niezbyt ważnej rzeczy, bo tak naprawdę o co chodzi? No chodzi o ten rozwój fizyczny ucznia i oczywiście my to cały czas powtarzamy, że to jest jakby tylko jeden z elementów tego, żeby dbać o rozwój fizyczny własnego dziecka, ucznia i tak dalej. Chodzi, bo w ogóle o aktywność fizyczną, tak? Jeśli uczeń no, nie będzie miał wystarczającej aktywności fizycznej, będzie źle siedział w ławce, będzie źle siedział, prawda, u siebie w domu, przyjmował niewłaściwą postawę, siedząc, prawda, na tym Facebooku, czy gdzieś tam, prawda, bo wiadomo, że praktycznie wszystkie dzieci surfują w internecie, to ten plecak będzie takim, no, kropką nad i po prostu... nie chcę powiedzieć dodatkowym obciążeniem. To już będzie no, kolejny element, który po prostu będzie bardzo negatywnie wpływał. Bo jak to się dzieje, że jest cięższy niż być powinien? No, uczeń pakuje książki, pakuje ćwiczenia, pakuje piórnik, pakuje buty do WF-u, ale często do tego pakuje litrową butelkę wody, książki, których danego dnia nie potrzebuje. Dzieci w tych pierwszych klasach często pakują również jakieś ulubione zabawki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i później okazuje się, że takie happeningi, które robiliśmy w tym roku, ważenia plecaków, no pokazują, że na przykład w tych klasach 1-3 prawie 60% dzieci ma za ciężki plecak. No są rekordziści, których plecak sięga 50% wagi ciała dziecka. To 50% wagi ciała dziecka? Tak miał jeden z rekordzistów. I co ten rekordzista nosił w takim plecaku? Mógł mieć na przykład termos od dziadka, stary termos, bardzo ciężki, pięć książek niepotrzebnych i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to nie jest tak, że można tutaj tą sprawę rozwiązać tak jakimś... naczepami czy z przyczepami do miasta w dzień. Niech one dostarczają towar. Krótko się żyje. To nie USA, to nie Ameryka. To nie Ameryka Białystoka. To króciutko się żyje. 40, 60, to już jest 100. No tak, tylko że jest jedna rzecz bardzo ważna. O tym chyba też Aniu wiesz, Grzegorzu, także wiecie. Nie każdy towar może czekać, tak? No tak, niektóre to też nie. Ale kto powiedział, że trzeba całego tirasałaty przywieźć? No na przykład sklep, który zamówił, albo hurtownia, która zamówiła, fabryka, która zamówiła, bo będzie produkować. Ale czy uważasz, że jeżeli ta sałata przyjedzie w nocy, to jej coś będzie? No nie, klient wchodzi do sklepu o godzinie 7 rano, sałata musi być świeża. To możemy gdybać, ale może być sytuacja taka, że droga jest długa. Nie wiadomo skąd ta sałata przyjechała, nie wiadomo skąd przyjechały owoce. Ale czy myślisz, że w Berlinie, w Paryżu czy w Madrycie mają inne problemy niż my? W Japonii w ogóle nie wolno jeździć ciężarówkami po centrach. I udaje im się, ale to jest kwestia logistyki, rozwiązania tego, jak ma miasto funkcjonować, a nasze miasto... po dzisiejszych ulicach patrząc, funkcjonuje tragicznie. No bo stanie sobie taki pan, przywiezie towar do sklepu, włączy awaryjne, ziepsiło mu się coś. No ja jego rozumiem. Rozumiem takiego kuriera, który przywiezie paczkę. Rozumiem tych ludzi. Ale coś z tym... Dobra,
zapytajmy mistrza Sierpowskiego. Rozmawiamy dzisiaj o przydatności samochodu dostawczego w Warszawie. No tak, no bo Warszawa, olbrzymie miasto, małe ulice, ciasno, nie ma gdzie zaparkować, mało, nie ma gdzie rozładować często tego towaru, który przywozimy na przykład do sklepu czy do magazynu. Wojtku, jaki samochód dostawczy najlepszy, najkorzystniejszy jest dla warszawiaka, dla człowieka, który codziennie pracując przewozi towary i musi je gdzieś załadować i rozładować? Znaczy to tak, to wiele uwarunkowań jest, bo zależy ile jeździmy, jak jeździmy, to znaczy chodzi mi o to na przykład ile osób, dlatego że czasami samochód dostawczy służy tylko celom transportowym, a czasami ten samochód jest wykorzystywany rodzinnie, krótko mówiąc. Są samochody dostawcze, tak jak w tej kategorii, co Fiat Furino Cubo na przykład, czy Fiat Doblo, i one dostępują na szybko, bo zawsze w wersji osobowej, a w Fiorino w wersji dostawczej. Chodzi mi o to, że dla mnie akurat, dla człowieka, który mieszka w Warszawie, ale ma firmę i czasami coś tam wozi, no to właśnie taki samochód dostawczy, pięciomiejscowy, jest idealny, czy nawet siedmiomiejscowy, tak jak